Witajcie po raz kolejny. Jeszcze tutaj zapomniałem wam dodać fotki z tej stacji Jołowa, gdzie przebywał pociąg Adolfa Hitlera. Są to oryginalne zdjęcia z pobytu właśnie Hitlera na tej stacji. Tutaj jest może kilka jest, także no ciekawe są to zdjęcia. O, tutaj mamy akurat następne zdjęcie, jest to transport, może inaczej, jest to załadunek bądź rozładunek jagód. Chyba jest to załadunek. Jagody później chyba pojadą w głąb III Rzeszy. Także możecie sobie zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało. Jak ludzie sobie żyli. No, ciekawe zdjęcie, ciekawe. I oto następne zdjęcie. Jest to już Hitler i jego dostojnicy siedzący sobie na trawce i oglądający sobie jakieś papiery. Tutaj mamy kolejne zdjęcie Hitlera siedzącego na stacji Jołowa. To też się nasuwa takie w sumie pytanie, co by było, gdyby na przykład w tamtym miejscu gdzieś się zaczaił snajper i oddałby jeden celny strzał. Wystarczyłby jeden człowiek, jakiś samobójca, który pewnie wiedziałby, że zginie, ale w dobrej sprawie, że oddałby jeden strzał w kierunku Hitlera, zabijając go. I być może losy wojny potoczyłyby się całkiem inaczej. No ciekawe, jakby to było. Ale podejrzewam, że no byłoby to raczej niemożliwe, ponieważ teren prawdopodobnie jest zawsze dobry. Był sprawdzany przed przyjazdem Hitlera. Także byłoby to niemożliwe. No ale aczkolwiek, jeżeli by się to udało, to naprawdę losy wojny mogłyby się potoczyć inaczej. Jeszcze tutaj tak chciałbym wrócić na chwilkę do tej wieży ciśnień. Wchodząc tam musicie naprawdę uważać na siebie, bo to jest... Ktoś padł na pomysł, żeby to podpalić w środku. No. I gdy wchodzicie po drabinie, naprawdę musicie uważać, bo w każdej chwili można zlecieć i się połamać, nie daj Boże nawet zabić. To już pomału się zaczyna sypać, a na samej górze, no tam dla śmiałków można tam wejść, tylko jest ciasno po prostu. No jest niebezpiecznie, bo ta podłoga, no mimo że jest murowana, ale to i tak jednak, kurczę, to było podpalone, to już jest osłabione i gdyby tak nie daj Boże to się zerwało, to upadek z takiej wysokości naprawdę mógłby się bardzo źle skończyć. No myśmy tam akurat się dostali do góry, no na własne, tak jakby, na własną odpowiedzialność. Było to nawet głupie, że tak powiem, no ale jednak to bardzo kusiło i trzeba tam było wejść po prostu. No widok z góry jest fajny naprawdę, na las na przykład i na stację z góry. Jeszcze tak dostałem kolejną ciekawą informację od znajomego. A mianowicie jest to taka informacja, że gdzieś tam w okolicy tej stacji miał się znajdować jakiś podziemny wielki bunkier sztabowy. Gdzie miano tam prawdopodobnie rozkładać te swoje wielkie mapy. Też bardzo ciekawa informacja, kurczę. Ja przejrzałem to wszystko z góry, tak mniej więcej z satelity. Znalazłem tylko może jedno takie ciekawe miejsce, które mogłoby mnie zainteresować. Byliśmy tam oczywiście, ale nic tam nie zauważyliśmy. Albo być może źle patrzyliśmy, ale wam zaraz pokażę to zdjęcie. Także to jest to oto zdjęcie, no nie wygląda mi na coś podejrzanego. Jeszcze w tamtym miejscu robiliśmy ognisko. Nic takiego naszego nie zwróciło uwagi. No jest to naprawdę ciekawostka, kurczę, bo tak ten bunkier... Bo przecież narady odbywały się w pociągu dla bezpieczeństwa, prawda? Ale kurczę, no nie wiem. No naprawdę byłaby to sensacja, gdyby ten bunkier sztabowy okazał się prawdą gdzieś tam w okolicy. Ale my niestety nic takiego tam nie znaleźliśmy. Tu już natomiast widzimy zdjęcie okopu, który idzie niedaleko torów. Zaczyna się na dole, kończy się tutaj u góry. Niestety dalej tam nic już nie było widać. Być może jest to wszystko już zasypane. Tam na pewno może jeszcze by szło coś pokopać, kurczę, na wiosnę. Też nie wiem, gdzie one się dokładnie kończą, czy one tam dalej szły dookoła tej góry, czy tylko do tego miejsca, to też jest właśnie ciekawy temat. I w ogóle w jakim stopniu był ten teren obsadzony przez wojsko.
Też jest bardzo ciekawa informacja. Gdyby ktoś wiedział, to można śmiało się zgłaszać. Również w sprawie tego bunkru sztabowego. Gdyby ktoś coś wiedział, można śmiało pisać. Teraz może się przejdę do następnego zdjęcia. Już nie będzie związany z tym tematem, ale aczkolwiek z czymś innym. I tu już są moje tereny, że tak powiem. Są tutaj te działania Werwolfu. Tam na poprzednim kanale Zielonego Smoka wrzucałem filmik Werwolf wprowadzenie czy coś takiego. Objaśniałem mniej więcej, szukałem ziemianki dowódcy Zepa z tej całej grupy Werwolfu. Akurat to miejsce znalazł mój znajomy, także tutaj naprawdę dla niego wielki szacunek i podziękowania. Okazało się, że chodziłem blisko tego miejsca, aczkolwiek nie znalazłem tego. Być może nawet powiedział, że przechodziłem obok tego, ale niestety nie mogłem tego znaleźć. Pokażę mi to na wiosnę, także to też będzie taka sensacja, jakby nie było. No niestety miejsce jest już, niestety już jest wszystko, z tego co mi się udało dowiedzieć od niego, to po wojnie zaraz to wszystko było. Bunkier ten nie był na pewno betonowy, tylko on był wykonany z drewna. Ale słuchajcie, on był tak zrobiony, że mogliście stać na dachu i nawet nie wiedzieć, że stoicie na bunkrze. Tak był zrobiony. To on dodatkowo był ocieplany piecykiem w środku, a rura wychodziła kilkanaście metrów dalej. Także no nie było szans, żeby ktokolwiek się mógł w ogóle szczaić, że tam jest coś pod ziemią. Następnie Zep. Tu może nie będę wam opowiadał tak za bardzo, kurczę, na razie zdradzał tej tajemnicy. Na pewno tam pojedziemy. Może przejdźmy do drugiego zdjęcia. Tu mamy kolejne zdjęcie. Tak jak mówiłem wcześniej, miejsce zostało, że tak powiem, zapomniane praktycznie. No, potem to zostało wszystko tam powyciągane ze środka i najprawdopodobniej tutaj właśnie w tym miejscu doszło do zastrzelenia właśnie jednego członka tej grupy z Werwolfu, z tej bandy. I został pochowany kilka metrów tutaj od tej ziemianki, co tutaj mieli sobie. Nie wiem, czy ktoś go potem wyciągnął po wojnie, czy on tam dalej leży, nie mam pojęcia, ale chyba ktoś go wyciągnął, mi się wydaje, że gdzieś go pochowano dalej. Teraz również przejdźmy sobie może do ostatniej fotki. Muszę zatrzymać na chwilę. No i tu już mam ostatnią fotkę przedstawiającą te miejsce. Tylko tak, to był jeden bunkier i jeszcze był drugi bunkier. No zresztą jak znajdę czas, to pojadę na pewno nagrać jakby Werwolf wprowadzenie, ale to już będzie taki jakby drugi odcinek, jak to dalej tam przebywało na tym terenie, jak tam chłopaki z Werwolfu sobie działali. Ale jutro mam ważniejszy temat, ponieważ jadę w miejsce, gdzie prawdopodobnie udało mi się namierzyć, gdzie podczas, no już jeszcze to już po, przed zakończeniem wojny podjechał pociąg tutaj niedaleko mnie i wysypano wszystko z tego wagonu do takich wielkich dołów. Zresztą ja kiedyś tam na tym jednym filmiku opowiadałem chyba historia wagonu czy coś takiego, którą tą historię mi przekazała taka starsza babcia, już niestety zmarła i sobie tam teraz spoczywa w pokoju. I na pewno się tam jutro uda, bo to jest mój taki temat numer jeden. Jeżeli mi się uda, to nawet nagram relacje z tego, aczkolwiek nie będę mógł pokazać wszystko, prawda, bo zaraz by się tam zlecieli ludzie. Znowu muszę zatrzymać. Jeszcze co do tych zeznań tej babci, ona dobrze mówi, pamiętała jak była mała i ten pociąg się zatrzymał w lesie. Ona mi tak mówiła, pancergraben, przy rowie przeciwpancernym się zatrzymał, ale tu chodziło, już wiem o jakie miejsce. To miejsce już namierzyłem i ona mi powiedziała tak, ten pociąg się zatrzymał w lesie, na torach, były wielkie doły i tam zaczęto coś wyciągać z tych wagonów i zakopywać w lesie, w tych wielkich dołach. Ja się próbowałem dowiedzieć, co tam zakopywali, ale ona mówi, już nie pamięta, na pewno pamięta, że były mundury niemieckie, to pamięta, bo niemieckie to mówi poznam. I coś jeszcze tam było zakopywane, ale ona mówi, tam kto za bardzo się zbliżył, to dostawał takim kijem w plecy, od razu mówi, od tych Niemców.
żeby bliżej nie podchodzić, bo tam byli te dzieci, bo to wtedy, kurde, zbiegowisko było wielkie. I to tam za blisko po prostu podszedł, to dostał takim kijem przez plecy, to mu się odechciało patrzeć. I mówię, tylko tyle pamięta, że coś tam zakopywano. No niestety już zmarła. Dlatego jutro tam pojadę w te miejsce, bo już wiem, gdzie te doły są. Tylko pytanie, czy ktoś to już to powyciągał, czy to dalej tam leży, też nie wiadomo. No jest to naprawdę ciekawy temat, aczkolwiek ja jestem za, nie za tym, tylko ja myślę, że to już jest wykopane wszystko już dawno, po wojnie. I ktoś mógł to zabrać stamtąd, z tamtego miejsca właściwie. No ale gdyby to była prawda, to tam trzeba byłoby z porządniejszym sprzętem już wejść. Też bardzo ciekawa informacja, dlatego tam jutro pojadę. Może to na chwilę tutaj zatrzymam te zdjęcie. Dlatego mówię, jutro się tam udam na miejsce i o ile to będzie możliwe, nagram wam relację od razu z terenu. Później zmontuję sobie filmik i może wieczorem go nawet wrzucę. Ale mówię, tam nie oczekujcie złotego pociągu czy coś takiego, bo to nie ma co nawet w cuda wierzyć. Prawda, tam każdy ma swoje legendy i bajki. Różnie to ludzie interpretują i przekazują swoją wiedzę do nas następnemu jakby pokoleniu. Ja tu jeszcze może wrócę do bunkra Zepa, tego dowódcy Werwolfu, ponieważ był to bardzo, bardzo można powiedzieć, cwany i sprytny człowiek. Nikt do końca, po pierwsze, nie wiedział, jak się nazywa. Później uciekł on do Niemiec. Nagle zniknął. Wyparował jak powietrze, ale to zresztą jeszcze będę nagrywał o tym filmiki. Jeszcze tak, co do tego bunkra, bo ten miejsce pierwszego bunkra udało się znaleźć, ale jeszcze słuchajcie, bo on później się przeniósł do drugiego bunkra. Tylko ten drugi bunkier, no niestety, jest tak zamaskowany do naszych czasów, że nikt go jeszcze nie znalazł. Znajomy kiedyś szukał tego bunkra, tylko to było takie szukanie po omacku, to było chodzenie z wykrywaczami, liczenie na cuda, liczenie na jakieś cuda, ale wchodzili we dwóch w każdym bądź razie i słuchajcie, w pewnym momencie jego kolega wpadł do jakiejś dziury. Nagle mówi, podłoże się pod nim zarwało, wleciał do środka, wystraszony chłopak, prawie by sobie nogi połamał, ale tam się nic nie stało, tylko kostkę sobie skręcił chyba. Ale mniejsza o to, słuchajcie, co było w środku, bo zaraz każdy myśli, że jakieś skarby, nie wiadomo co, a co było w środku, filtry od maski przeciwgazowej oraz kilka łusek od jakiegoś większego kalibru, też nie wiadomo jakiego pochodzenia i to było w tej ziemiance właśnie. O to raczej nie była ta ziemianka, bo to byłoby zbyt proste, żeby takie coś znaleźć od razu. To była jakaś zapasowa, podejrzewam, ziemianeczka. Nawet mieszkańcy wsi, którzy mieszkali tam w okolicy, czy nawet mieszkają do dzisiaj, od małego, mówili, że nie pamiętają, żeby coś takiego było robione, że to jeszcze ten drugi bunkier mógł być wybudowany jeszcze przed II wojną światową lub jeszcze wcześniej i był naprawdę utrzymany w tajemnicy. To też taka ciekawa informacja. Żeby to naprawdę odnaleźć, to naprawdę trzeba mieć dobrego informatora. No i cóż, trzeba się pomału szykować w teren, żeby jutro wyruszyć z rana. Także nic, kończę ten filmik, znaczy sesję zdjęciową, można powiedzieć, i szykuję się do jutrzejszego wypadu w teren. Gdy już będę na miejscu, to zdam wam całą relację. Także trzymajcie się i do zobaczenia.